Cześć, z tej strony Natalia, witam Was na kanale Z Krwi i Kości. Na wstępie chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za tak ciepłe przyjęcie. Bardzo, bardzo mi miło, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że kolejne będą się słuchać równie dobrze. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam, wejdziemy w sprawę Chrisa Wattsa trochę głębiej i spojrzymy na nią przez pryzmat jego romansu. Wszystkich zainteresowanych zapraszam. Tak jak powiedziałam Wam już w poprzednim filmiku, Chris wdał się w romans z koleżanką z pracy, Nicole Kessinger. O samej Nicole wiemy niewiele. 30-latka pracowała w wydziale Health, Safety and Environment. Była pracownikiem biurowym. Nicole interesowała się zdrowym trybem życia, fitness, dużo chodziła na siłownię, lubiła samochody. Wiem, że mieszkała sama, że miała psa i tak naprawdę to jest tyle. Tak jak wspomniałam w poprzednim filmie, policja o istnieniu kochanki dowiedziała się 15 sierpnia, czyli dwa dni po domniemanych zaginięciach. Kobieta na policję zgłosiła się sama, dobrowolnie. Została przesłuchana dwa razy, 15 i 16 sierpnia. Były to bardzo długie, bo około dwugodzinne rozmowy. W późniejszych dniach również rozmawiała z policją, ale wydaje mi się, że tego już można nie liczyć jako faktycznych przesłuchań, bo były to rozmowy telefoniczne, nie mówiła tam już o niczym bardzo ważnym, poza tym w tle słychać różne dziwne dźwięki, które świadczyły o tym, że zarówno jedna, jak i druga strona coś w tym czasie robiły, także to nie było już takie tak bardzo poważne i tak bardzo oficjalne. Warto zaznaczyć, że podczas tej pierwszej rozmowy nie było jeszcze wiadomo, co stało się z Shaną, Bellą, Celeste i Nico, ale już 16 sierpnia sprawa była jasna i Nicole była świadoma o tym, w jakiej sytuacji znajduje się jej kochanek. Jeszcze w takich celach informacyjnych wspomnę o tym, że ja w dzisiejszym odcinku będę się skupiać głównie na tym drugim przesłuchaniu, dlatego że po pierwsze podczas obu tych przesłuchań przewijają się mniej więcej te same tematy, a po drugie, to drugie wydaje mi się ważniejsze właśnie z tego względu, że Nicole już wszystko wiedziała i ze względu na to było, jest to dla mnie ciekawsze widzieć, jak ona się w tej sytuacji zachowuje, jak ona to wszystko opisuje. Rzeczą, która była niezwykle widoczna podczas tego przesłuchania, jest to, jak bardzo detektywi byli uprzejmi dla Nicole Kessinger. Bardzo wyraźnie widać, że oni starali się, żeby Nicole czuła się podczas tej rozmowy bezpiecznie. Musimy pamiętać, że Nicole nie była w obowiązku, żeby z nimi rozmawiać i to była raczej przysługa z jej strony, że ona nie tylko z nimi chciała rozmawiać, ale również, że pojawiła się bez adwokata. I podczas tych ich rozmów bardzo widać, że detektywi mocno starają się, żeby ta sytuacja się nie zmieniła. Śledczy cały czas podkreślają, że może w każdej chwili wyjść lub nie odpowiedzieć na któreś z zadawanych jej pytań. Jeśli chodzi o samą Nicole i o to, co i w jaki sposób ona podczas tego przesłuchania mówi, jest to, że z pierwszego przesłuchania na drugie nie zmienia się za bardzo ani ton głosu, ani to, co ona mówi, ani to, w jaki sposób ona się zachowuje. I dla mnie jest to bardzo, bardzo dziwne. Dlatego, że o ile tego 15 sierpnia ona mogła być wystraszona, ona mogła mieć swoje podejrzenia, o tyle 16 ona zna już wszystkie szczegóły i wie, jak strasznych czynów dopuścił się jej kochanek. A w Nicole nie widać smutku, nie widać zmartwienia, nie widać szoku. Ona podczas tych rozmów jest taka bardzo, wydaje się przynajmniej rozluźniona, taka nonszalancka. Ona żartuje, ona dużo mówi, wręcz się rozgaduje, schodzi z tematów. Kurczę, no ciężko pozbyć się wrażenia, że coś w tym jej zachowaniu jest bardzo dziwnego i takiego po prostu nie na miejscu. I ja podczas słuchania tych rozmów zjeżdżałam też w dół pod filmik, żeby poczytać komentarze i takich opinii podobnej do moich jest mnóstwo. Ludzie byli w szoku, jak w bardzo luźnym tonie można rozmawiać o tak strasznej sytuacji. Podczas tych rozmów, tak jak już powiedziałam, Nicole mówiła bardzo, bardzo dużo.
udzielała odpowiedzi na pytania w bardzo rozbudowany sposób. Ja mam wręcz wrażenie, że to bardziej ona prowadziła te całe przesłuchanie, a nie policja. Zresztą to widać po samym nagraniu, że tam wychodzą te tematy w taki zupełnie nieuporządkowany sposób. Później się do konkretnych wraca, przeskakuje na inne. Dosyć trudno jest tego słuchać, bo mówię, nie ma tam żadnego porządku w tym wszystkim. Na przykład na pytanie detektywów, czy, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach była w domu Wattsów, odpowiada, że tak, że była dwa razy. Pierwszy raz spędzała czas tylko w kuchni i w salonie. Mówi, że przyjechała tam, żeby pomóc Chrisowi z aplikacją do układania diety, której on używał. W ogóle wydaje mi się z tego, co ona mówi, że ona była jakimś takim jego guru fitnessu, albo nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie przyjechała, pomogła mu, zjedli obiad i wróciła do siebie. Niemniej jednak, odpowiadając na te pytania, zdążyła jeszcze odpowiedzieć, że tak, że Chris bardzo dużo ćwiczy i że ona dużo ćwiczy i że Chris w tym czasie, w którym oni się spotykali, bardzo dużo schudł, ale nie zrzucił też z drugiej strony aż za dużo, a ona wie, że niezbyt dużo, bo ona też dużo schudła i ona schudła tyle, a Chris schudł tyle i bla 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 i bla bla bla. Idzie mnie źle. Ja uważam, że to bardzo dobrze, że ona stara się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, że te odpowiedzi są szczegółowe, że stara się powiedzieć o jak największej ilości informacji, jakie ma, ale kurczę, ona brzmi tak, jakby siedziała z koleżanką na kawie i opowiadała o tym, co sobie wczoraj kupiła, a chodzi tutaj o trzy martwe osoby i jedno nienarodzone dziecko. Nie wiem, dziwi mnie to. Zresztą nie tylko mnie, tak jak już Wam mówiłam. Mimo, że detektywi są dla Nicole uprzejmi, to mimo wszystko widać, że ten sposób mówienia Nicole, może nawet nie sposób, ale ten nadmiar informacji, których ona udziela, ich drażni. I wiecie, zazwyczaj jak z kimś się rozmawia, to między wypowiedzią jednego a drugiego rozmówcy zazwyczaj tak upływa, no nie wiem, sekunda. A podczas tego przesłuchania parę razy słychać, jak Nicole jeszcze kończy zdanie, a detektyw już zadaje następne pytanie. Brzmi tak, jakby po prostu próbował ją naprowadzić na konkretny tor rozmowy. Zresztą też się nie dziwię. W którymś momencie nawet słychać, jak jeden z detektywów mówi: "You like to talk, I can tell." A ona taka super dumna odpowiada: "Yeah, a little bit." I zaczyna się śmiać. Kurczę, dziwne. Drugą rzeczą, która wychodzi na pierwszy plan, jest to, jak bardzo Nicole stara się samą siebie wybielić podczas tego przesłuchania. I wydaje mi się, że to, że ona przyszła na tę rozmowę bez adwokata, nie było przypadkiem. Wydaje mi się, że ona dobrze wiedziała, że jeśli pojawiłaby się tam z tak zwanym wsparciem, to nie mogłaby powiedzieć pewnie z 80% tego wszystkiego, co powiedziała. I wydaje mi się, że ona tę okazję wykorzystała do tego, żeby zadbać o swój imidż. Ona wiedziała, że nie miała z tym wspólnego, w związku z tym ta pomoc prawna w niczym jej nie pomoże, bo nie mają jej za co oskarżyć, a w ten sposób mogła sprawić, żeby detektywi i cała reszta ludzi, która kiedyś do tych nagrań by się dobrała, będzie o niej myśleć w taki czy inny sposób. Przynajmniej tak Nicole chciała zrobić. I wydaje mi się, że właśnie ten fakt bardzo dużo mówi o charakterze Nicole i o tym, jakie miała priorytety. Podczas tych 2 godzin przesłuchania Nicole sporo kłamie. Paradoksalnie nie kłamie po to, żeby uniknąć kary, bo to jeszcze w jakiś sposób byłabym w stanie zrozumieć. Ale ona kłamie po to, żeby rzeczy wyglądały w inny sposób niż naprawdę wyglądały, żeby wyszła na osobę trochę inną niż jest, żeby rzeczy, które robiła, miały inny wydźwięk niż naprawdę miały. I w mojej opinii ta pani wydaje się nie rozumieć powagi sytuacji. I ja naprawdę rozumiem, że my jako ludzie z natury jesteśmy egocentryczni. Ja rozumiem, że ona się mogła martwić tym, co ludzie o niej pomyślą. Ja jestem w stanie postawić się na jej miejscu i wydaje mi się, że też chyba przejmowałabym się tym, jak bardzo wpłynie to na moje życie. I ona przecież była świadoma tego, że jeśli wpłynie, to wpłynie negatywnie. Ale mimo wszystko, do jakiego stopnia? Bo wydaje mi się, że jednak sporo osób
w obawie o swój imidż nie kłamałoby w tak błahych sprawach. Wręcz odwrotnie, ludzie staraliby się powiedzieć wszystko tak, jak było, żeby po prostu pomóc, żeby Chris został skazany, a żeby ofiary doczekały się jakiejś sprawiedliwości. W zeznaniach Nicole pojawiają się nie tylko takie oczywiste kłamstwa, ale jest też bardzo dużo niekonsekwencji. Na przykład, Nicole z jednej strony bardzo stara się nadać mniejszą wagę temu jej związkowi z Chrisowi. Ona mówi, że oj, to nie było tak na poważnie, to tak bardzo krótko trwało, ale z drugiej strony, w momencie, w którym zadawane jest jej jakieś niewygodne pytanie, to wtedy ona już twierdzi, że to było tak bardzo dawno temu, że ona nie pamięta. Więc wiecie, mamy takie zestawienia, oj, tak to krótko trwało, z to było tak dawno, że ja już nie pamiętam. Na przykład. Drugim takim przykładem jest to, że w którymś momencie detektywi pytają ją, czy w momencie, w którym ona dowiedziała się, że rodzina Chrisa zaginęła, czuła niepokój, czy wzbudziło w niej to jakieś podejrzenia. I ona na to pytanie odpowiada, że nie, że ona myślała, że Shannon z dzieciakami po prostu wyjechały do kogoś, do jakiejś przyjaciółki, że może Shannon chciała odreagować, ale że w ogóle nie brała pod uwagę tego, że coś mogło się stać. Zresztą wydawało jej się, że minęło jeszcze bardzo mało czasu i że to jeszcze nie jest ten moment, żeby się zacząć martwić. Ale z drugiej strony, kiedy pytają ją, o czym rozmawiała przez telefon z Chrisem dnia 13 sierpnia, czyli w pierwszy dzień zaginięcia, w godzinach nocnych, to wtedy mówi, że ta rozmowa tak długo trwała i była o takiej porze, bo ona po prostu zaczynała panikować, bardzo się tym wszystkim przejmowała, nie mogła spać, a Chris musiał ją uspokajać. Więc wiecie, na przestrzeni 2 godzin potrafi powiedzieć, nie, zupełnie się nie martwiłam, nie wzbudziło to moich podejrzeń i stwierdzić, że panikowała i nie mogła spać i Chris musiał ją uspokajać. Wiecie, no to są zupełnie sprzeczne informacje. Jeśli chodzi o Chrisa, to Nicole opisuje go jako osobę bardzo spokojną, zawsze zrelaksowaną, opanowaną. Twierdzi, że był introwertykiem, chociaż przy osobach, przy których czuł się swobodnie, potrafił się otworzyć. Mówiła, że dzielili bardzo dużo pasji, że oboje bardzo lubili trenować, bardzo lubili, żyli zdrowym trybem życia, oboje lubili samochody. Mówiła też, że były takie pasje, których nie dzielili, ale że zarówno jedno, jak i drugie było otwarte na poznanie tych zainteresowań drugiej osoby. W którymś momencie detektywi też pytają ją, czy w którymkolwiek momencie widziała Chrisa agresywnego. Czy były między nimi jakieś kłótnie, czy zauważyła jakieś niepokojące zachowania. I na to pytanie Nicole odpowiada w taki bardzo typowy dla niej sposób. Ona mówi, że nie, ona nigdy Chrisa nie widziała agresywnego i mówi, że ona zresztą jest osobą, która nigdy się nie kłóci, ona jest taka bardzo opanowana i przychodzi na siebie. Wiecie, oni ją pytają o Chrisa, a ona zaczyna się rozgadywać o tym, jaka ona była wspaniała i jak to ona się z nikim nie kłóci, wiecie. Ciekawym fragmentem tego przesłuchania jest moment, w którym policja pyta Nicole, czy teraz z perspektywy czasu, wiedząc już to, co wie, wracając wstecz, widzi jakieś niepokojące sytuacje, widzi jakieś dziwne zachowanie Chrisa, czy teraz z tej perspektywy, z której patrzy w tym momencie, widzi w jego słowach może coś, co zdradzało jego zamiary. W tym momencie musimy też brać pod uwagę to, że Nicole tego nie powiedziała podczas przesłuchania, ale ja wnioskuję, że ona w tym momencie musi być na Chrisa zła. Chris wplątał ją w bardzo nieciekawą historię, postawił ją w bardzo niewygodnej sytuacji, zrobił coś, czego by się po nim w życiu nie spodziewała, więc wyobrażam sobie, że darzy go niezbyt ciepłymi emocjami w tym momencie. I często w momencie, w którym jesteśmy na kogoś źli, widzimy go w mniej przychylny sposób. A mimo tego Nicole na to pytanie odpowiada, że nie. Że nawet teraz, patrząc na te wszystkie sytuacje, które razem przeżyli, czytając te wszystkie SMS-y, które on do niej wysłał, przypominając sobie wszystkie te rozmowy, które prowadzili, nie przypomina sobie ani jednego słowa, które mogłoby
zdradzić to, co Chris zrobił. Nie przypomina sobie nawet pół sytuacji, która byłaby takim sygnałem alarmowym, która byłaby takim czerwonym światłem. Tym takim negatywnym elementem całej tej historii jest to, że wydaje mi się, że takie historie i takie zbrodnie będzie ich po prostu bardzo ciężko uniknąć. Z tego powodu, że kurczę, jeśli nikt z otoczenia Chrisa, nawet osoba, z którą spędzał najwięcej czasu w tym etapie poprzedzającym morderstwa i nawet teraz z perspektywy czasu i mając już pełny obraz na całą tę historię, nie widzi nic niepokojącego, to wydaje mi się, że będzie po prostu takiej historii bardzo ciężko uniknąć, bo po prostu nie było znaków alarmowych, nie było tych czerwonych świateł. Bardzo ważną kwestią, jedną z najważniejszych chyba, poruszanych w tym przesłuchaniu, jest to, kiedy Nicole i Chris się poznali. Według Nicole poznali się pod koniec maja lub początkiem czerwca i wiemy już teraz, że była to informacja nieprawdziwa, dlatego że 29 maja Shannon informuje Chrisa o kolejnej ciąży. Chris na tę informację reaguje bardzo dziwnie, zresztą sam już będąc w więzieniu tłumaczy, że on nie cieszył się na informację o ciąży, dlatego że już wtedy budował swoją relację z Nicole i owszem, była to wczesne stadium, ale oni już wtedy przez jakiś czas rozmawiali, więc koniec maja, początek czerwca to po prostu nie jest możliwe. Wiemy też, że Chris nie kłamał na ten temat, bo po prostu on nie miał innego powodu, żeby nie cieszyć się z tej ciąży. Z otoczenia małżeństwa wiemy, że między parą układało się bardzo dobrze. Ani żadna z przyjaciółek, ani żaden członek rodziny nie wiedział o innych możliwych problemach. Poza tym ta ciąża była planowana. Sam Chris był pomysłodawcą i to z jego inicjatywy zdecydowali się na kolejne dziecko. Kobieta twierdzi, że poznała Chrisa w pracy, że na początku były to niewinne kumpelskie rozmowy, typowo biurowe, a poza pracą zaczęli się spotykać pod koniec czerwca, początkiem lipca i że po raz pierwszy umówili się wtedy do parku. Jest to kłamstwo, ponieważ pod koniec czerwca romans był już w pełni, a wiemy to z SMS-ów, które wymieniali Nicole i Chris. I tutaj Wam parę z tych SMS-ów przeczytam, żebyście zobaczyli, na jakim stopniu zaawansowania była już wtedy ta relacja. 27 czerwca Chris pisze: "Promise, I'm about the loyalty, truthness and being dedicated. I don't like playing games. Unless it's a role playing." Po pierwsze, chcę mi się śmiać, jak to czytam, bo to jest absolutne zaprzeczenie Chrisa. Jakie loyalty, jaka prawdomówność, o czym on w ogóle mówi? 29 czerwca. "You think that you're the only one addicted right now? I'm so hooked on you." Kolejny SMS, ten sam dzień. "Sleeping without your warm body next to me isn't going to be fun tonight." Nicole podczas tej rozmowy z detektywami zapewniała, że Chris nie nosił obrączki i że na początku nie przyznał się do tego, że ma rodzinę. W związku z tym ona nie tylko na początku myślała, że jest wolny, ale również aż do 14 sierpnia ona nawet nie wiedziała, że Shannon była w ciąży. Ona twierdzi, że o ciąży Shannon dowiedziała się dopiero z telewizji. Okej, i w tym fragmencie jest tyle kłamstw, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Po pierwsze, dowody zebrane przez detektywów świadczą o tym, że Nicole Kessinger po raz pierwszy wygoogluje frazę Chris Watts w sierpniu 2017 roku, czyli ponad pół roku przed poznaniem Chrisa w ogóle. Więc moim zdaniem albo aż tak przekłamała ten czas, kiedy go poznała. Nie, chociaż to nie jest możliwe, dlatego że Chris nie zdecydowałby się na kolejne dziecko. Wydaje mi się, że po prostu Chris był dla niej takim typowym crushem. Po prostu widziała go w biurze, czasami gdzieś tam się przewijał na korytarzu, podobał jej się, dowiedziała się, jak się nazywa i po prostu go wyśledziła. No i po prostu tyle.
Drugą bardzo ważną informacją jest to, że Nicole Kessinger nie tylko googluje Chrisa Wattsa, ale również szuka informacji na temat Shannon i robi to 1 września 2017 roku, czyli w sierpniu szuka informacji o Chrisie, a miesiąc później chce się też czegoś więcej dowiedzieć o jego żonie. Ważną informacją jest też to, że Shannon bardzo dużo publikowała na Facebooku, tak jak już wspomniałam w poprzednim filmie, i większość z tych jej postów jest publicznych, w związku z tym Nicole Kessinger bardzo dobrze wiedziała o tym, że Chris jest żonaty, bardzo dobrze wiedziała o tym, jak nazywa się jego żona. Oprócz tego z postów Shannon wynika, że są bardzo, bardzo szczęśliwi, w związku z tym nawet jeśli on by jej wciskał, że z żoną się nie układało, że oni byli w trakcie rozwodu, no to pytanie, czy mu wierzysz, widząc wszystko to, co publikuje Shannon i z tego wszystkiego, z tych wszystkich zdjęć, z tych wszystkich filmów, możesz wnioskować, że jednak to, co mówi Chris, chyba nie jest do końca prawdą. Jeśli chodzi o to, czy wiedziała, czy nie wiedziała o tym, że Shannon jest w ciąży, to wydaje mi się, że musiała wiedzieć. Nicole była takim typowym internetowym szpiegiem i wydaje mi się, że ona wiedziała wszystko, co tylko mogła wiedzieć. Ponadto wiemy, że 4 sierpnia po raz kolejny googluje Shannon, a wtedy już o ciąży było bardzo informacji na jej Facebooku. W związku z tym ona wiedziała, ona musiała wiedzieć. Nie wiem, w którym momencie się dowiedziała. Moja teoria jest taka, że od samego początku wiedziała, ale przynajmniej od tego 4 sierpnia ona o tym musiała wiedzieć. Po prostu musiała. Kolejną rzeczą, której dowiadujemy się od Nicole, jest to, że według niej Chris mówił jej o tym, jak to bardzo w związku się nie układa i jak bardzo są nieszczęśliwi. Według Chrisa taka sytuacja utrzymuje się od około 6 lat już. I znowu moje pytanie, jakim cudem ty w takim razie mu w te bójdy wierzysz? No bo on ma 4-letnią córkę i drugą 3-letnią, więc dlaczego decyduje się nie tylko na jedno, ale również i na drugie dziecko? Ja tylko nie jestem do końca przekonana, czy Chris kłamał, a ona mu w to wierzyła, czy Chris takich rzeczy też nie powiedział, bo z tego, co zauważyłam po wysłuchaniu wielu przesłuchań zarówno Chrisa, jak i jego kochanki, to oboje bardzo kłamią, więc tak naprawdę to nie, my już do końca nie wiemy, czy on jej tak mówił, czy ona to zmyśla i jest to jej jakiś taki kolejny argument, że ona w tym wszystkim nie była taka zła, no bo przecież im się tak bardzo już długo nie układało, wiecie. Kolejnym argumentem Nicole, dla którego miała prawo wierzyć Chrisowi, w to, że w związku się nie układa, jest to, że według Nicole Chris przez cały ten czas zachowywał się jak mężczyzna bez zobowiązań. To znaczy, mogli się widywać, kiedy tylko chcieli, mogli do siebie dzwonić, kiedy tylko chcieli, spędzali całe dnie na wysyłaniu sobie wiadomości. Według Nicole on po prostu, ona nie miała prawa nie wierzyć mu w to, co mówi, dlatego że zachowywał się jak facet bez zobowiązań, zupełnie tak jakby nie musiał się przed nikim tłumaczyć. Niemniej jednak to, co Nicole mówi, nie ma absolutnie żadnego sensu, bo jeśli ona utrzymuje, że zaczęli się spotykać pod koniec czerwca, to przez cały ten czas rodzina Chrisa nie była w ich mieście. Shannon i dziewczynki byli cały ten czas poza domem i wiemy również z przesłuchań, że Nicole o tym doskonale wiedziała. Ona wiedziała, od kiedy wyjechali, gdzie oni w tym czasie byli, dlaczego. W związku z tym, no co to jest za argument? Oczywiście, że się zachowywał jak wolny facet, bo nie było ani żona, ani dzieci, więc i ty o tym wiedziałaś, więc kolejnym argumentem Nicole, dla którego faktycznie miała prawo wierzyć w to, że Chris był podczas rozwodu, w procesie składania dokumentów rozwodowych, rozchodzenia się ze swoją żoną, było to, że on już z Shannon nie sypiał. On przez cały ten czas mieszkał w piwnicy, tam sobie zorganizował swój pokoik, miał tam łóżko i że ona przecież była w tym domu i ona na własne oczy widziała tą piwnicę i widziała to łóżko. I tutaj sam detektyw jej mówi, ale Nicole, no przecież przez cały ten czas nie było ani żona, ani dzieci, więc po co on miałby spać w piwnicy, a nie w swojej własnej sypialni, jeśli on tej sypialni w tym czasie nie musiał z nikim dzielić. I w tym momencie Nicole jest taka trochę zmieszana, trochę się zaśmiała i mówi, że no faktycznie wspominał, że czasami śpi na górze, bo łóżko w piwnicy jest niewygodne. Więc znowu ona
mówi głupoty, oni ją na tych głupotach łapią i sama przyznaje, sama siebie zaprzecza. Nicole podczas tego przesłuchania również twierdzi, że ona to była taką wspaniałą kochanką, że bardzo starała się dbać o to, żeby relacje Chrisa i jego dzieci nie ucierpiały na tym romansie. I ona twierdzi, że oni by się widywali dużo więcej, ale ona tak bardzo dbała, żeby on jednak spędzał czas z rodziną. I znowu, o czym ty, kobieto, mówisz, skoro przez cały ten czas, od końca czerwca do 13 sierpnia, dziewczynki w domu były może jeden weekend i przez ten jeden weekend z dwóch dni widziałaś się z Chrisem jeden. Więc no tak jak mówię, ona ewidentnie kłamie i na tych kłamstwach już złapaliśmy ją wiele, wiele razy. I żebyście sobie teraz dobrze ułożyli daty w głowie. 22 czerwca Shannon wyjeżdża do San Diego na wyjazd zorganizowany przez firmę, ale z tego co ja zrozumiałam, to nie był żaden wyjazd służbowy, tylko takie wakacje dla pracowników, powiedzmy. I na ten wyjazd zabiera ze sobą Chrisa. I ten wyjazd to miała być taka ich celebracja ciąży Shannon. Wyjazd trwał od 22 czerwca do 26. 27, czyli dnia następnego po powrocie, Shannon wyjeżdża na aż 6-tygodniowe wakacje do rodziny, zarówno Shannon, jak i Chrisa, i zabiera na ten wyjazd ze sobą dziewczynki. Wraca około środy w sierpniu, a już 10 w piątek wyjeżdża na wyjazd służbowy i wraca dopiero w niedzielę późną nocą, a w poniedziałek zostaje zamordowana. Więc przez ostatnie 7 tygodni jej życia Chris był kawalerem, żył jak kawaler. Nicole o swoim związku z Chrisem, tak jak już wspomniałam wcześniej, mówi tak, jakby to było takie nic. Oj, my to się wcale nie znamy, ja to chciałam iść tak bardzo powolutku, zupełnie na nic nie naciskałam, nie chciałam ani poznawać jeszcze dzieci na tym etapie, ani nie chciałam go naciskać na wspólne mieszkanie. Mówiła o tym, jak to jest niezależną osobą, jak to jej znajomi nie wiedzieli w ogóle o snieniu Chrisa. Ona nawet mówi w pewnym momencie, nie, ja nie chciałam, żeby oni wiedzieli, wiecie jak to jest, people come and go. Twierdzi, że oboje powiedzieli sobie kocham cię, ale było to zainicjowane przez Chrisa. On jej mówił o tym dużo, dużo częściej. Ona zaledwie parę razy mu na to odpowiedziała, ale że tak naprawdę to ona się w ogóle bardzo niekomfortowo czuła w momencie, w którym on jej mówił kocham cię, bo ona z tyłu głowy cały czas miała to, że on ma rodzinę. Taka była wspaniała. W którymś momencie przesłuchania detektyw prosi Nicole o udostępnienie danych z jej telefonu. On jej tłumaczy, że to, co chcą z tego telefonu wyciągnąć, w cudzysłowie, są tylko te rzeczy dotyczące Chrisa, czyli wiadomości pomiędzy nimi i zdjęcia, na których jest Chris albo podczas których była z Chrisem. I on jej tłumaczy, że jest to bardzo potrzebne po to, żeby Chrisa zdemaskować. I w pewnym momencie pada zdanie: phone records don't lie, people do. Jest to takie śmieszne, bo Nicole i jej własne phone records też zdradzają. 24 lipca NK googluje. Facet, z którym mam romans, mówi, że zostawi żonę. 4 sierpnia Nicole Kessinger przez ponad 2 godziny przegląda suknie ślubne. 8 sierpnia o 19:25 Nicole googluje ślub z kochanką. 4 sierpnia o godzinie 17 Nicole wyszukuje frazy Can cops trace text messages? I how long phone companies keep text messages? Jeśli chodzi o związek Shannon i Chrisa, to wydaje mi się to tak bardzo smutne, że Chris wrzucił do kosza 9 wspólnie spędzonych lat. Z tego, co się wydaje, z tego, co wiemy, 9 bardzo szczęśliwych lat wrzuca do kosza zaledwie 7 tygodni. W zaledwie 7 tygodni był w stanie nie tylko odkochać się w swojej żonie, ale również zdecydować, że łatwiej będzie ją zabić, niż się z nią rozwieść. Teraz chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tych właśnie 7 tak ważnych tygodniach z życia Shannon i Chrisa. Chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak widziała tę sytuację Shannon, co działo się między Nicole i Chrisem,
Chciałabym przytoczyć Wam parę rozmów, które przeprowadzili, żebyście trochę zrozumieli, jak to w te 7, zaledwie 7 tygodni doprowadziło do historii, którą żyje tyle osób teraz. Tak jak już wspomniałam, kobieta rozpoczyna swoje wakacje 27 czerwca. Nicole wyjeżdża wtedy na 6 tygodni do swojej rodziny. Chris ze względu na zobowiązania służbowe nie może do niej dołączyć. Oni się umówili tak, że on dołączy do niej na ten ostatni tydzień, zaledwie wakacji. Shannon bardzo szybko zauważa zmiany w zachowaniu męża. Chris przestaje do niej dzwonić, przestaje odpowiadać na SMS-y, a jeśli odpowiada, to po bardzo długim czasie. Jest niezainteresowany. Zarówno z zeznań Nicole, jak i z rejestrów telefonicznych wiemy, że przez te 6 tygodni, kiedy Shannon nie była ze swoim mężem, Nicole i Chris bardzo często się spotykali i wręcz nie przestawali komunikować się ze sobą telefonicznie. 7 lipca wieczorem telefon Chrisa łączy się z wieloma sieciami Wi-Fi w różnych restauracjach. Możemy więc podejrzewać, że był wtedy na randce z Nicole, spędzał z nią czas. Następnego dnia rano Shannon pyta, dlaczego nie zadzwonił, dlaczego się nie odezwał, co u niego słychać, co robił poprzedniego wieczoru. A Chris odpowiada jej, że przeprasza, że wrócił do domu bardzo zmęczony i że po prostu usnął, ale zapewnia ją o tym, jak bardzo ją kocha. Tego samego dnia Shannon dalej drąży temat, dalej pyta, czy coś się stało, czy coś jest nie tak, że widzi, że zachowuje się inaczej, a Chris dalej ściemnia i to on nie tylko kłamie, mówiąc po prostu, że nie przejmuj się, wszystko jest okej, ale on rzuca teksty w stylu I love you to the moon and back. Stary, no chociaż sobie oszczędź takich tekstów. Pod ostatnim filmem ktoś zostawił komentarz mówiący o tym, że Chris jest gorszy od niejednego z seryjnych morderców. I ja się chyba z tym zdaniem zgodzę, bo kurczę, Chris nie tylko zabija najbliższe sobie osoby, ale wbija im tak zwany nóż w plecy. On kłamie w żywe oczy, robi to w tak paskudny sposób, bo wiecie, wiele osób zdradza swoich partnerów i oczywiście jest to złe, ale Chris robi to w taki naprawdę okropny sposób, tak bez skrupułów, on jej kłamie w żywe oczy, nie tylko zapewniając, że wszystko jest okej, mimo że ewidentnie nie jest, ale zapewniając o tym, jak bardzo ją kocha, jak za nią tęskni i pomyślcie sobie, co musiała w tym momencie czuć Shannon. Ona nie tylko czuje ewidentnie, że coś jest nie tak, widzi zmianę w zachowaniu męża, ale jest zmieszana. Ona nie wie, co ma o tym myśleć, bo z drugiej strony zostaje zapewniana o tym, że on ją tak bardzo kocha i że zupełnie nie ma się czym martwić. A na domiar złego ta biedna kobieta jest w trzeciej ciąży. Przeglądałam też rejestr telefoniczny Chrisa i powiem Wam, że patrzy się na to tak smutno, bo są dni, podczas których zupełnie ignoruje Shannon, nie odpowiada jej na telefony, nie odpisuje i w tym samym czasie wręcz wisi na telefonie z Nicole, nie przestaje się z nią komunikować. W weekend 14-15 lipca Nicole po raz drugi przyjeżdża do domu Wattsów. Nicole twierdzi, że wtedy po raz pierwszy miała okazję bardziej rozejrzeć się po domu Wattsów i wtedy po raz pierwszy zobaczyła zdjęcia rodzinne. Według Nicole bardzo ją to uderzyło. Twierdzi, że nie mogła wtedy przestać myśleć o tym, jak bardzo idealną rodziną wydają się być, jak bardzo wydaje jej się to dziwne, że Chris ma wszystko. Ma piękny dom, ma dobrą pracę, duży samochód, dwie piękne córki, kochającą żonę i że chce to wszystko zostawić. Miała z nim wtedy rozmawiać o tym, że powinien powalczyć o swój związek, że powinien dać im drugą szansę. Nicole mówi, że chciała mieć pewność, że tych dwoje powalczyli o to, co mieli i że mimo wszystko nie wyszło i że wtedy miałaby po prostu czyste sumienie, będąc z Chrisem. Chris na to wszystko odpowiada, że tak, że owszem powalczy, ale że to nie jest rozstanie z jego inicjatywy, że w związku się nie układa, że Shannon również chce się rozstać, że Shannon nie chce o to walczyć, że on jej proponował terapię małżeńską i ona odmówiła,
A wiemy o tym, że jest to kłamstwo, bo z wiadomości wysłanych przez Shannon do jej przyjaciółki wiemy, że w połowie lipca mniej więcej Shannon proponowała Chrisowi terapię małżeńską, ale to on był tą osobą, która tej terapii odmówiła. I to wszystko, co mówi Nicole, brzmi tak pięknie, ale tak mało wiarygodnie, bo kurczę, która kochanka namawia swojego partnera do tego, aby powalczył o swoją rodzinę? Wiecie, może w jakiejś idealnej rzeczywistości tak by było, ale ludzie tak się po prostu nie zachowują, tym bardziej, że dowody wskazują na to, że oni w tamtym momencie byli bardzo zakochani, spotykali się niemalże codziennie, non-stop się komunikowali. No po prostu nie chce mi się w to wierzyć. Nicole twierdzi, że Chris obiecał jej wtedy popracować nad swoim związkiem podczas tego ostatniego tygodnia wakacji Shannon, ale jest to sprzeczne z tym, co mówią SMS-y, które wysyłała w tym czasie do Chrisa, bowiem z rejestru telefonicznego widać, że dokładnie w ten tydzień Nicole wysłała wiele nagich zdjęć Chrisowi i kurczę, w taki sposób namawiasz swojego kochanka, żeby powalczył o swoje małżeństwo, wysyłając mu nagie fotki. Ktoś tu chyba kłamie. Wiemy również, że Chris, jak na prawdziwą świnię przystało, używał również aplikacji dla świń. I była to taka aplikacja, która wyglądała jak kalkulator, ale po podaniu kodu zmieniała się w takie miejsce, w którym można było ukryć niewygodne treści. I wiemy, że Chris tego używał do przechowywania zdjęć Nicole, zarówno tych w negliżu, jak i ich wspólnych zdjęć. 24 lipca NK googluje: facet, z którym mam romans, mówi, że zostawi żonę. Tego samego dnia Shannon pisze do Chrisa, mówiąc mu, że ona sama nie udźwignie problemów małżeńskich i jeśli on nie będzie chciał, to ona sama nie może walczyć o ten związek. 25 lipca Chris spędza 3 godziny na googlowaniu, w mojej opinii, bardzo dziwnych rzeczy. On wtedy szuka haseł pod tytułem: co się czuje, kiedy ktoś mówi ci, że cię kocha? Albo kiedy po raz pierwszy powiedzieć kocham cię? I dla mnie to jest taki dowód świadczący o tym, że Chris był po prostu psychopatą, bo normalni ludzie nie muszą, o ile nie mają 15 lat, to nie muszą googlować takich rzeczy, bo po prostu wiedzą, jak czuje się człowiek w określonych sytuacjach, bo po prostu mają uczucia. 26 lipca zarejestrowano 18-minutową rozmowę Chrisa z żoną i wiemy również, że podczas tej rozmowy używał sekretnej aplikacji do przesłania nagich zdjęć Nicole. I kurczę, jak paskudnym trzeba być człowiekiem, rozmawiasz ze swoją ciężarną żoną, która na pewno w tym momencie mówi ci o tym, jak bardzo cię kocha, jak bardzo nie może się doczekać, żeby cię zobaczyć, jak bardzo chce powalczyć o was związek, a ty w tym samym momencie przesyłasz nagie fotki swojej kochanki do aplikacji dla świń. Smutne, strasznie smutno się to wszystko ogląda. 28 lipca Nicole i Chris wyjeżdżają na takie krótkie, jednodniowe wakacje do Sand Dunes. Wracają dnia następnego, czyli 29 lipca. A 31 lipca Chris wyjeżdża do swojej rodziny, aby spędzić ten ostatni tydzień z Shannon i dzieciakami. W samolocie wysyła SMS-a: on the plane, love you, boo. Kurczę. Fu, dlaczego jesteś taki okropny? Przecież ty jej nie kochasz, przecież ty ją zdradzasz, przecież ty w tym momencie bardzo możliwe, że już planujesz, jak ją zamordować. 4 sierpnia Nicole Kessinger przez ponad 2 godziny przegląda suknie ślubne, a 4 sierpnia to jest ten moment, w którym Chris jest ze swoją żoną i w tym czasie według Nicole on miał pracować nad naprawą ich małżeństwa, więc po raz kolejny kłamstwo, kłamstwo i kłamstwo. Nie mogłaś go namawiać do tego, żeby popracował nad swoim związkiem i równocześnie w tym samym czasie szukać sukien ślubnych. No nie, to nie ma sensu. Samego dnia o godzinie 14 Nicole po raz drugi googluje Chrisa Wattsa i Shannon. 8 sierpnia o 7.17 Shannon wysyła wiadomość przyjaciółce, mówiąc o tym, że zeszłej nocy Chris powiedział jej, że jest przerażony na myśl o trzecim dziecku i że jest szczęśliwy, mając tylko Bellę i Celeste, i że po prostu nie chce kolejnego dziecka. Potem Shannon mówi przyjaciółce, że odkąd Chris dołączył do swojej rodziny, ani razu jej nie objął, ani razu jej nie pocałował, że nie chce w ogóle z nią rozmawiać, że ewidentnie coś jest bardzo nie tak,
8 sierpnia Shannon odwołuje imprezę, którą zorganizowała dla swoich najbliższych. Była to impreza, na której wszyscy mieli się dowiedzieć o tym, jakiej płci będzie nowe dziecko. I tego samego dnia pisze do Shannon koleżanka, pytając, co się stało, dlaczego ta impreza jest odwołana, czy wszystko jest w porządku. I Shannon odpowiada, że nie jest w porządku, że Chris dziwnie się zachowuje. Przyznał jej, że nie chce tego trzeciego dziecka. I tego samego dnia do Chrisa odzywa się jego kumpel i pyta, no coś w stylu, cześć stary, jak tam? Czy jesteś podekscytowany na wieść o tym, że już niedługo dowiesz się, jakiej płci będzie twój maluszek? Na co Chris odpowiada, że tak, że w ogóle super i że już się nie może doczekać, kiedy się dowie. Analizując tę historię, nie mogłam przestać myśleć o kontraście między Shannon i jej mężem. Bo Shannon w tej historii wydaje się być taka szczera, taka dobra. Ona dzieli się ze swoimi przyjaciółmi zarówno dobrym, jak i złym. Szuka wsparcia. A Chris nie jest szczery z absolutnie nikim, bo tak naprawdę ani z żoną, ani nawet z kumplem, ani z własną kochanką. I kolejny kontrast to jest to zachowanie Chrisa, bo Chris w tym czasie zachowuje się jak taki po prostu zakochany szczeniak. Wyszukuje hasła w Google typu love letters i kiedy powiedzieć po raz pierwszy kocham cię. I Shannon, która googluje rzeczy typu terapie małżeńskie. 9 sierpnia Shannon pisze do Nicole Atkinson, czyli jednej z głównych bohaterek poprzedniego filmu. To jest ta cudowna kobieta, która tak szybko zareagowała i poinformowała policję o tym, że Shannon zaginęła. Więc tak, 9 sierpnia Shannon pisze do Nicole, bardzo szczęśliwa, mówi o tym, że Chris zgodził się na terapię, że tak się strasznie cieszy, że oprócz tego obiecał jej, że w przyszły weekend wyjadą na wspólny weekend, tylko we dwoje. I tak strasznie smutno się to wszystko czyta, dlatego że Chris najprawdopodobniej wiedział, że ten weekend, o którym mowa, to będzie weekend, w którym Shannon już nie będzie wśród żywych. 10 sierpnia, czyli w dzień wyjazdu Shannon na jej wyjazd służbowy, o 6 rano, dokładnie 6:20, Shannon wysyła Chrisowi długą i przekochaną wiadomość, której treść teraz będziecie widzieć na ekranie. I generalnie wita się z nim w taki bardzo czuły sposób. Mówi, good morning honey. Przeprasza go za to, że budzik dzwonił aż 2 razy tego ranka. Mówiła, że nie chciała go obudzić, żeby spędził miło czas z dziewczynkami. Powiedziała, żeby dał im od niej mnóstwo buziaków. Podziękowała mu za ostatnią noc. Powiedziała, że bardzo za nim tęskniła, że bardzo go kocha, że jest dalej w szoku, że będą mieli małego chłopca. Mówi, że jest bardzo podekscytowana i strasznie szczęśliwa. Mówi, że była przekonana, że będzie to dziewczynka, a nie chłopczyk. Shannon jest w tym taka strasznie kochana. W pewnym momencie mówi mu, że chciała mu podziękować za to, że pozwolił się przytulić tego ranka, że bardzo tego potrzebowała. Kończy wiadomość mówiąc, że naprawdę za nim tęskniła i że bardzo go kocha i żeby wysyłał jej zdjęcia. 12 sierpnia Shannon zaczyna swój dzień od takiej czułej wiadomości do swojego męża. A tego samego dnia Chris o godzinie 17:06 dzwoni do swojego kolegi z pracy i informuje go, gdzie będzie pracował 13 sierpnia, następnego dnia o poranku. To był taki telefon pod tytułem, słuchaj, ja będę tam i zrobię to i to, więc ty już nie musisz. On po prostu się upewniał w ten sposób, że w tym danym miejscu będzie 13 o poranku sam. Czyli zobaczcie, znowu kontrast. 12 sierpnia Shannon zaczyna swój dzień od czułej, kochającej wiadomości do swojego męża, a jej mąż tego samego dnia planuje, jak pozbyć się jej zwłok. Jak badałam sprawę Chrisa Wattsa, to natrafiłam na kanał pewnej pani, która z zawodu, wydaje mi się, że jest psychologiem, i ona w jednym z filmów dotyczących Chrisa Wattsa powiedziała bardzo ciekawą rzecz
I wydaje mi się, że ja z jej teorią się zgadzam i chciałabym się z Wami nią podzielić. Chris przez wiele osób uznawany jest za psychopatę. I w takim dużym skrócie uznaje się, że cechy charakterystyczne osoby o osobowości takiej psychopatycznej są brak empatii i współczucia, brak odpowiedzialności, skłonność do manipulacji i oszustwa, brak wyrzutów sumienia, zawyżona i nieadekwatna samoocena. W mojej opinii wszystkie te cechy, przed chwilą przeze mnie wymienione, bardzo pasują do Chrisa. To znaczy ja wszystkie te cechy odnajduję w Chrisie. Ale ciekawe jest to, że część z tych cech widzę również w Nicole Kessinger. Ja tutaj absolutnie nie mówię, że ona jest psychopatką, nie jestem psychologiem, aż tyle o niej nie wiemy, żeby, tak mi się wydaje, żeby aż taką daleko idącą opinię wydać. Niemniej jednak część z tych cech faktycznie widzę u Nicole po odsłuchaniu tych dwugodzinnych rozmów z policją. Ta pani powiedziała, że według niej Chris tak bardzo oszalał na punkcie Nicole, bo Nicole to była pierwsza osoba, przy której tak naprawdę mógł się otworzyć i być trochę bardziej sobą. Było tak, ponieważ para ta była do siebie o wiele bardziej podobna niż Chris i Shannon. Chris przez całe swoje małżeństwo musiał coś udawać, musiał odgrywać taką rolę. Dla niego każdy dzień to był taki 24-godzinny teatr. A tu nagle pojawia się Nicole, która nie jest takim chodzącym ideałem jak Shannon. Często o osobach zmarłych mówi się bardzo dobrze, a te cechy negatywne charakteru się pomija, bo często nie wypada, bo one w tej historii były ofiarami, więc tak jakby nikt nie chce dokładać oliwy do ognia. Ale wydaje mi się, że w przypadku Shannon to jest szczera prawda. Ja z tego, co się o niej dowiedziałam podczas tego mojego researchu, to, że była naprawdę wyjątkową osobą, taką bardzo dobrą, bardzo szczerą, bardzo pomocną, taką, która miała mnóstwo przyjaciół i wydaje mi się, że dla Chrisa musiało być męczące udawanie kogoś, kim nie jest, generalnie, a udawanie czegoś takiego i dorównanie do osoby tak wyjątkowej, jaką była Shannon, to naprawdę musiało być po prostu wyczerpujące dla niego. I tak jak mówiłam, tutaj nagle pojawia się Nicole, która dzieli część z tych jego negatywnych cech charakteru, przy której się może wyluzować, może przestać w końcu grać. I wydaje mi się, że to był ten element, który spowodował, że on aż tak oszalał na jej punkcie. Jeśli chodzi o takie wspólne cechy charakteru, które zobaczyłam u Chrisa i Nicole, to po pierwsze brak emocjonalności. Oboje wydają mi się bardzo zimni i mało empatyczni. Przez cały dwugodzinny wywiad z policją Nicole wydaje się kompletnie niewzruszona, wydaje się zupełnie nie przejmować się tym, co stało się tej biednej rodzinie, wydaje się nie być specjalnie zszokowana tym, że człowiek, który był dla niej ważny bądź co bądź, z którym sypiała, z którym planowała wspólną przyszłość, okazał się potworem. Ona podczas tych dwóch godzin pokazała emocje raz. Jeden, jedyny raz, tak naprawdę wcale nie na długo i zaraz potem wróciła do swojego normalnego, takiego lekkiego, nonszalanckiego tonu. I Chris to samo. 100 razy gorzej, ale generalnie podobnie. We wszystkich tych wywiadach, we wszystkich tych materiałach, które widziałam na jego temat, zauważyłam u niego jakiekolwiek emocje raz. Jeden, jedyny raz. A wiecie w jakich okolicznościach? Jeden, jedyny raz pokazuje emocje wtedy, kiedy zastanawia się, co powiedzą jego znajomi z pracy, jak odkrył prawdę. To jest to, co Chrisa martwiło najbardziej. Dla mnie najbardziej emocjonującym momentem we wszystkich tych materiałach, które widziałam, to moment, w którym rodzice Shannon i jej brat występują przed wysokim sądem i kierują parę słów do zarówno wysokiego sądu, jak i do Chrisa. I naprawdę jest to taki moment, w którym ja miałam łzy w oczach, a Chris miał pokerową twarz, zupełnie zero emocji,
zupełnie nie wydawał się przejęty tym, co właśnie mówi jego rodzina. Kolejną cechą wspólną dla Nicole i Chrisa jest przesadne dbanie o swój imidż. Tak jak Chris rozpłakał się na wieść o tym, że jego znajomi z pracy wkrótce odkryją to, czego dokonał, i Nicole również swoim imidżem przejmuje się wyjątkowo bardzo. Z jej aktywności internetowej wiemy, że 19 sierpnia googluje hasła typu Do people hate Amber Fry? I Amber Fry book deal. I jeszcze słowem wyjaśnienia, Amber Fry to była kochanka Scotta Petersona, mężczyzna, który zamordował swoją ciężarną żonę. I o ile już okropne wydaje mi się to, jak bardzo przejmowała się tym swoim imidżem i co ludzie o niej pomyślą i czy będą jej nienawidzić, o tyle drugie hasło to już jest dla mnie tłumacz. Jak okropną trzeba być osobą, żeby w obliczu takiej tragedii, którą w jakiś tam sposób ty również spowodowałaś, próbować zarobić na tym wszystkim i liczyć dolary. Przechodząc już do końca odcinka, tak jak pewnie zdążyliście zauważyć, związek Nicole i Chrisa był bardzo intensywny. Wydaje mi się, że wbrew temu, co mówi Nicole, obie strony były bardzo sobą zainteresowane i bardzo sobą zauroczone. Ale pozostaje jednak pytanie, dlaczego Chris po prostu się nie rozwiódł? Bo wiecie, tysiące par w ciągu codziennie po prostu się rozwodzi. Dlaczego Chris decydował, że takie rozwiązanie będzie dla niego lepszą opcją? Wydaje mi się, że na te decyzje wpłynęło dużo różnych czynników i chciałabym o każdym z nich wspomnieć tak pokrótce. Pierwszy powód w mojej opinii to były wspomniane w poprzednim odcinku problemy finansowe. W 2015 roku rodzina Wattsów ogłosiła bankructwo. Ten dług był ogromny, bo opiewał na prawie 450 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o to, z czego te długi wynikały, to tak naprawdę nie wiemy. Nicole Kessinger podczas swojego przesłuchania mówi, że o problemach finansowych wiedziała, chociaż dużo więcej dowiedziała się z gazet. Ona powiedziała, że będąc w domu Wattsów, bardzo dziwiło ją to, jakim cudem małżeństwo stać na takie luksusy. Nicole mówiła, że pracując w tej samej firmie miała mniej więcej pojęcie, ile mógł zarabiać Chris, a z tego, co dowiedziała się od swojego kochanka, to jego żona rywalizowała bardzo, jeśli chodzi o zarobki, i według Chrisa czasami udało jej się zarobić podobną kwotę. W związku z tym Nicole mniej więcej mogła sobie w ten sposób obliczyć, jaki dochód miało to małżeństwo, i twierdzi, że zupełnie nie było to współmierne do tego, w jaki sposób i na jakim poziomie żyli. Mówi, że wszystko w tym domu wyglądało na bardzo, bardzo, bardzo drogie. I według Chrisa to Shannon była tą osobą, której zależało na dobrach materialnych, i to ona była tą osobą, która wydawała zbyt dużo pieniędzy, ale sama Nicole mówi, że tak naprawdę nie wie, czy to jest prawda, bo Chris wiele razy podczas ich romansu ją okłamał, w związku z tym nie jest pewna, czy to jest faktycznie prawda. Tak czy owak, problemy finansowe ewidentnie mieli. Ponadto Shannon i dziewczynki miały problemy zdrowotne, dosyć poważne, a jak wszyscy wiemy, w Stanach chorowanie jest bardzo drogie. I wydaje mi się, że Chris po prostu przeliczył te życia na dolary i stwierdził, że jemu się po prostu rozwód nie opłaca, dlatego że trzeba będzie podzielić dom, będzie musiał płacić alimenty, a w momencie, w którym cała jego rodzina magicznie zniknie, będzie mógł sprzedać dom, kupić sobie coś mniejszego, spłacić wszystkie długi i zacząć na nowo, po prostu. Ponadto Nicole Kessinger nie była jedną z tych kobiet, które nie mają żadnego problemu z byłą rodziną. Wręcz odwrotnie, wydaje mi się, że ona na Chrisa bardzo mocno naciskała, a oprócz tego dosyć sprawnie nim manipulowała. Chris na przykład już będąc skazanym opowiada sytuację, w której Nicole nagle oznajmiła mu, że ona używa dalej aplikacji randkowych i że w ostatnim czasie umówiła się na dwie randki, ale została wystawiona. I wydaje mi się, że z jej strony to był taki celowy zabieg, żeby po prostu Chrisa trochę przycisnąć do ściany i dać mu znać, że
No, ja tutaj jestem, ale jak ty nie zrobisz czegoś ze swoją sytuacją, to ja po prostu znajdę sobie kogoś innego. I zresztą zadziałało, bo Chris mówił, że jak się o tym dowiedział, to bardzo się tym wszystkim przejął. I nie było to na długo przed zabójstwami. Nicole nakładała na niego presję i być może po prostu Chris stwierdził, że zamordowanie całej swojej rodziny to jest szybki sposób, bo nie będzie musiał przechodzić przez cały ten proces rozwodu, dzielenia majątku. Z dnia na dzień nie ma problemu, jest wolnym człowiekiem, Nicole, ja już tutaj jestem, nie spotykaj się z nikim innym. Zresztą w ten sposób Chris mógł wyjść na tego dobrego, bo on rozwiązując swój problem w cudzysłowie w ten sposób mógł wyjść na biednego męża, który nie wie, co się dzieje z jego rodziną, zamiast wyjść na niewiernego męża, który zostawia ciężarną żonę dla swojej kochanki. W związku z tym dla Chrisa ta opcja wydała się lepsza, bo po prostu był strasznym egocentrykiem, bardzo dbał o swój wizerunek i po prostu wydaje mi się, że nie mógł sobie pozwolić na to, żeby wyjść na tego nawet nie złego, tylko na tego, kim naprawdę był po prostu. Kolejnym wątkiem, którego nie poruszałam na moim kanale, a jest to wątek dosyć ważny, jest konflikt pomiędzy rodziną Wattsa, zwłaszcza mamą i siostrą, a Shannon. Był to problem dosyć ważny. Wiemy, że przez całe te lata ich związku Chris słuchał, jak to Shannon była okropna, jaką była złą matką, jaką była złą osobą, jaką była nieodpowiednią żoną. I wydaje mi się, że te lata wkładania mu do głowy tych bzdur miały wpływ na to, jaką on decyzję podjął na końcu swojej drogi. Ostatnim powodem, dla którego Chris postanowił wymiksować się z tej sytuacji w taki, a nie inny sposób, było to, że Chris jako klasyczny psychopata był przekonany od swojej wyjątkowości. Chrisowi się wydawało, że nie ma szans, żeby go na tym złapali, że nikt nawet nie będzie podejrzewał tak cudownego gościa jak on o takie straszne rzeczy. Kochani, to już jest koniec tego odcinka. Był bardzo długi i bardzo szczegółowy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za Wasz czas i Waszą uwagę. I do zobaczenia w następnym. Buziaki. Pa, pa.